będzie przyjechało dzisiaj do później chodzi wieczory. Ja tu do siebie zapraszam pana Wojtka Mazdaja, kierownika działu. Drużyna jest dobrze przygotowana do dzisiejszego meczu. Ci panowie grają regularnie co niedziela. Spotykają się 2-3 razy na treningach na tygodniu. I widać, że dobrze są przygotowani do tego dzisiejszego. Dokładnie nowi troszkę są spięci, ale to minuta, dwie, trzy i za chwileczkę ta maszyna ruszy do zwycięstwa i do bramy. Środek. To, co się wydarzyło w Domoradzie, pierwszy raz w historii coś takiego w naszym regionie. Wspaniałego, nawet zachęciło dużo kibiców na nasz stadion, na który bardzo mało osób chodzi. Myślę, że to pociągnie dalszą naszą sportową pracę. Prawa strona, stan hokej. Węgrzyr, jak będzie uderzenie Rochecki? I wyżej Wejsła! Jan Rochecki! Stary Rzeszów, gorąco brawa dla niego! Troszkę na stojakach uderzy do tego. Nowiny bardzo ładnie grały, ładne, składne akcje. Zasłużony wynik. Luberda, prawa strona, białe spodenki. Wspaniała, śliczna kobieta, reprezentantka Polski w piłce nożnej. Ale tam panowie lepsi ogrywają. Ale Renia nie odpuszcza, walczy w nocy, w dzień. Proszę Państwa, 2-0. Brawo. Myślę, że było to sympatyczne spotkanie. Spotkanie, można powiedzieć, przyjaciół, bo o to chodziło, żeby nie robić sobie krzywdy, żeby to była zabawa dla kibiców. Ta zabawa była. Było momentami trochę dobrej gry. Ale generalnie mecz nie stał na wysokim poziomie, może dlatego, że obie drużyny miały dla siebie dużo szacunku, ale cieszymy się, że byliśmy tutaj w Domoradzu. Mówimy, że po tej części Rzeszowa znalazła się sympatyczna drużyna, która wygrała nasz sympatyczny konkurs i rozegrała z nami bardzo sympatyczny mecz. Cieszę się, że daliśmy radę. Oczywiście zwycięstwo zawsze jakoś podbudowuje. Wygląda na to, że udanie Nowiny rywalizują z tymi swoimi wszystkimi sympatycznymi drużynami. Ja dziękuję sympatycznie wszystkim, którzy ten materiał oglądają.